Tutaj, proszę Państwa, tak troszeczkę czytałyśmy, o co chodzi w tym filmie Bloody Shadows. Rzeczywiście były takie czasy głupich, że tylko, wiesz, rodziło się dzieci i opium się truło, życie ciężkie. No, niektórzy ludzie odbierali sobie życie po prostu. Radio to FM Eurokoncita. Barbie Baby Langstrom Extra. Bądź zdrowa, jak korowa. Prosiła, jak świniaczka. Radio Conchita. O nic się nie pyta. Radio Conchita. Ruchome Radio Conchita. Ruchome Radio Conchita. Rock FM Eurokoncita. Barbie Baby. To ty idziesz? Nie. A co, nie idziesz do kinoteki? No nie wiem. No z takim świętem to musiała być te krzaki tam położyć, bo tam trochę trójki. Wiesz. No tak lepiej bez niczego. Tam jak, wiesz, po lewej stronie, po prawej, takie kolineczki. I tak siedzą, wiesz. A. I tam wciśniesz ten. No to będzie ryzykowne. Jakie ryzykowne? Co, masz złoto? Mam. No. No ale wiesz, ja tam mi nikt nie przepuści bez biletu. Puści, puści, jak będziesz bez tego, puści. No. Ja powiem, że nie. Tam ktoś będzie szedł, tam będziesz tam na pewno. Tak. Pełno znajomych będzie. Pełno znajomych. I po prostu, co jeszcze? Tam, niektórzy mają zaproszenie, niektórzy mają bilet. A tam bardzo się przewija. Tam jedna dziewczyna jest. No, a my jesteśmy przecież aktorami Małki Kubiak. No to więc to jak to, ale my pracujemy. Damy radę. No nie ruszaj, te poobijane są wszystko. No to mówisz, że wczoraj fajnie było. Tak. A to było i z winem, i z żarciem. No, dzisiaj, mam taki telefon, dzisiaj, który bardzo szybko nagram i muszę sobie tak wiesz. A dzisiaj co? Jak będzie? A dzisiaj będzie, wiesz. Bez wina? No bez pewnie może być jeszcze tak, że ci czy ze Szwecji, którzy przyjadą, ci nasi goście, z własnej kieszeni mogą postawić wino. Bo dzisiaj będzie pierwsza część, to będzie premiera, a jutro będzie druga część, to będzie premiera. A wczoraj co było? Chodź, ja ci coś powiem. Bo to się robi tak. Jak jedna osoba idzie, to gorzej. A tam wchodzą. Szedł ten kurczaczek, ale on, Pawełek Pawlitkowy i taki jeden, mieli zaproszenie, ale on nie umie ten kurczaczek. I ta babka mówi, a pan? Ja mówię, idź do przodu i tak idę z kamerą, nagrywam. Ja mówię, do tej sali wbiegł. Ciekawe, czy ona wiesz kogoś tam nie tego, bo czasem są uparte te dziwołchy. No i nic, no i po prostu się mówi, że jesteśmy aktorami Małgi Kubiak. Gramy w tym filmie. No, no ale to... on debil miał, dostał cię 3 bilety. No 3 bilety, a jak on je widocznie sprzedał. Wiesz, Małga mówiła, że słuchaj, on chciał ode mnie jakiś rachunek. Ja mówię, to tak się nie robi. Ja kupowałam z własnej kieszeni 1200 wydałam, potem jeszcze chodziłam. A on dostał jeszcze, chciał je sprzedać, tak? Tak, no. Szybki jebany. Ale ona mówiła, że bardzo sprytny jest ten cały Dawidek. Ja mówię, no. Tak. No na pewno sprzedał, bo mówi, że nie ma, no to przecież wiesz. No i teraz dobra, mówi, że dobra, jemu nie o to rozchodziło, tylko że sprzeda. No ale czubek, no bo po prostu silnie chciałby zobaczyć w filmie. To chyba przyjemnie jest pójść do kina, popatrzeć jak się gra. No ale jego to już do bilka można puścić bez biletu. Można puścić, ale jak on będzie stał się, będzie oglądał. Ja mówię, to, ona musi komuś sprawdzać bilety. I ty wchodzisz i patrzysz, a. I tak wiesz, i tak machnij sobie tego i coś trzeba. Ja z ewentualnie mi zadzwoniłam. No. No tak, słucham.
Dobry wieczór. Czy ja z panią Krysią mam przyjemność? No, odpoczęła pani, już się chce pani położyć? Pięknie. No to błyszkaj, kładź się, bo rano będziesz musiała wstać. Idź się kładź, mówię Buźka, bo rano musisz wstać. Nie wiem, bo tak jeszcze mam zaproszenie na film, a nogi mam trzykrotnie popuchnięte. Wiesz, ja też, jak nie wiem, dojadę do Rozdroża, zobaczę, jak się będę czuła. Ale wiem, że niedaleko, to rozumiesz? Nie mam pojęcia. Dobra? No nie ma się. Pa. Halo? Halo? A ze taką dobrą znajomą, proszę panią, dzwonię, a pani nie odbiera. A mam nadzieję. A ja myślę. No właśnie, dobry czas do buszowania. Ach, buzi, myślimy bardzo dużo z Wiesią i mówimy, no jak tu się z nimi skontaktować i tak dalej. I dostałam telefon i dzwonię. Chyba zmieniłam, ale wczoraj przyjechałam z Afryki. No trochę, mogłam więcej, ale wiesz, nie aż tak... Czasu na opalanie nie tego, nie spędzałam, ale co zobaczyłam, to chciałabym się spotkać i podzielić z tobą. Musimy być w kontakcie. No, myślę, że Wiesia jest chętna. Tak. Może na za tydzień bym się dało ją wyciągnąć, no bo teraz to najpiękniejszy moment, wiesz? No. No, ale maj. Tak. A będzie tam, to wiesz, to pierwszy maja święto i tak dalej. No ja jak przyjadę, to z nią, bo ona jest taka trochę mała rozrabiara, wiesz. A ty pracujesz? W tym samym miejscu? W tym samym miejscu? Ja nie mogę. Och. Karba? Halo? 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 Halo?
Muszę coś rozłączyć, tak? To coś, dlatego tak uciekłeś? No nie uciekłeś, tylko po prostu ja z nim, jak rozmawiam, to on nie może słyszeć. Lipskiej na przykład. Jestem w domu też. Miałam dzisiaj możliwość wygrania 50 tysięcy. Coś zrobiłam, bo ona to wygrała. Ale w jaki sposób? No trzeba było wysłać SMS-em. A, to co ty to wygrasz? To o, to... finałowe było dzisiaj. Tak? W Radiu Z? Nie, w telewizji. Także nie bój się. Trzeba próbować, żeby coś wygrać, bo nie możesz... Nie. To Bielecki dzwonił, tak? No Bielecki, bo to ja właśnie chcę, żeby on zadzwonił teraz, żeby potem zadzwonił o pierwszej w nocy. A ty wrócisz? Tak. Ty tak chcesz? No, a ja. Ty, no daj do Bieleckiego numer, to on tu zadzwoni, do zawału dostanie. Nie, już jego nic nie przejmuje. Nie? No co, szkodzi zrobić mu żartem? No. Skąd masz taką fajną czapkę? Z kim piszesz? No piszę, no muszę pisać. No musisz. Nie mogę tak, wiesz, tego, trzeba się skupić tu, bo to wiesz. A, ty dobry w tym jesteś. Biblia, źródło życia, proszę ciebie. Jak to powiesz po angielsku? Co? Że Biblia to co? O, której pojedziesz? Zaraz. Czy chcesz tam do tej kinoteki, czy nie? No, a ty za ile wyjdziesz? Może powinnam razem z tobą jechać. No tak, pół godziny, za 40 minut. Możemy za pół godziny wyjść, No. Jakby się udało wejść. Spokojnie. Głodna nie jestem. Smacznie mi się pojadło. Bardzo smacznie, wiesz? Jestem ci bardzo wdzięczna za rarytaśne jedzenie. Ale mnie potrzebuje już taka torba, jakby to mówić, żeby było. Jaka torba? Jestem gdzie w parku, było w łazienkach chodnie. No. Super. Także Radio Conchita o parku w łazienkach.